Decyzję o udzieleniu wsparcia szpitalowi tymczasowemu w Radomiu przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej podjął w środę 31 marca minister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz z dowództwem 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownikiem Witoldem Bubakiem i podpułkownikiem Łukaszem Baranowskim. Szczegóły współpracy ustalał pełnomocnik szpitala Andrzej Cieślik. Głównymi zadaniami żołnierzy WOT będzie pomoc przy wypełnianiu ankiet w rejestracji punktu szczepień, wsparcie logistyczne czy transport pacjentów. Już od dzisiaj kilkunastu żołnierzy pomaga również w codziennej działalności tymczasowego szpitala covidowego w Radomiu. Ci żołnierze wspomagają personel szpitala i też w zakresie wybranym personel medyczny. Żołnierze zajmują się ewidencją pacjentów, zajmują się pomiarem temperatury, zajmują się taką wstępną, można powiedzieć kolokwialnie, selekcją, tak, wszystkich spraw związanych z procedurami przyjęcia. Również zajmują się transportem tych pacjentów, pomagają personelowi w transportowaniu różnego rodzaju środków, czy to medycznych, czy środków niezbędnych do leczenia pacjentów. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej są do dyspozycji szpitala tymczasowego całodobowo. Zmieniają się rotacyjnie. Przeszli też specjalistyczne szkolenia.